Kolejny projekt uchwały Komisji Architektury w sprawie opinii przedstawienia budowy inwestycji budowa dróg budynków mieszkalnych wielorodzinnych z budowanymi miejscami postojowymi stanowi nad Puchałem wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną nadziemnymi miejscami postojowymi oraz zagospodarowaniem terenu na terenie części działek nr 44 3 44 3 44 3 75 i 307 przez 1 na górę 45 Krowolcza, a także w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na terenie części działek nr 301 na górę 45 Krowolcza, w tym budowa zjazdu z działki nr 301 na działkę 44 przez 72 przy ulicy Radwańskiej w Krakowie. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Piątego Krowolcza negatywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji dla inwestycji pod nazwą budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych zbudowanymi miejscami postojowymi kamienica pod Puchałem wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną nadziemnymi miejscami postojowymi oraz zagospodarowaniem terenu na terenie części działek nr 44 przez 72 przez 73 przez 75 i 307 przez 1 pod nr 45 Krowolcza, a także w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na terenie części działki nr 301 pod nr 45 Krowolcza, w tym budowa zjazdu z działki nr 301 na działkę 44 przez 72 przy ulicy Radwańskiej w Krakowie. Z uwagi na zbyt dużą wysokość budynków, nieokreślenie ścisłej ilości miejsc parkingowych oraz negatywnym oddziaływaniu na istniejący układ komunikacyjny w kwartale ulicy Radwańskiej i tutaj autopoprawka i Wrocławska. Szanowni Państwo, na poprzedniej Radzie omawialiśmy szereg budynków, które i projektów, które wyszły z tej samej po prostu pracowni projektowej. Były to kamienice Łabędź, Zefir, pod Łabędziem, pod Centaurem, pod Strzałem, pod Cyklem. I to jest dokładnie ta sama pracownia i ten sam teren i takie same budynki, gdzie wysokość tych budynków wynosi 32 metry plus minus 5 i 18 plus minus 5 metrów wysokości, więc my po prostu się nie zgadzamy na taką wysokość, zresztą o tym już od dawna wiemy. Natomiast sytuacja się powtarza, bo nie wiem, czy tu chodzi o zmęczenie materiału. W każdym bądź razie nic się nie zmieniło. Podają panowie projektanci ilość miejsc parkingowych w hektarach. No i ta wysokość budynku jest określona, jest bardzo wysoka. No i tak jak mówiliśmy, ten układ komunikacyjny, no ulica Radwańska plus Wrocławska, szczególnie Wrocławska, no pomału ulega zakorkowaniu. Całkowite. Dlatego nie możemy się zgodzić na to rozwiązanie, które dziękuję bardzo. I jeszcze paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie tego zdjęcia, bo tego nie przeczytam. Dziękuję bardzo. Ja odnośnie tej projektu uchwały, przypominając sobie, że mówiliśmy na ostatniej sesji również, żeby podjąć uchwałę taką ogólną dotyczącą tego i wysłanie jej do prezydenta, dotyczącą tego, że grozi nam paraliż komunikacyjny w tym rejonie, jeżeli będą wydawane zgody. I nie wiem, czy nie mam tutaj przed sobą tego porządku, nie wiem, czy taka uchwała została też przygotowana, bo to jest nawiązanie właśnie między innymi do dalszych. To jest jedna seria. To jest zapomnieliśmy. No tak, ale chodziło o to, żeby nie odpowiadać tutaj negatywnie na jakieś tam zaczytanie jednostki, tylko żeby do prezydenta się zwrócić z takim apelem, że grozi. W tym rejonie grozi paraliż komunikacyjny, no, jeżeli będą dalej takie budynki wysokościowe powstawały, ja które będą zrobione. Że trzeba będzie zrobili na pierwszej sesji sprzyjnej. Bardzo proszę, pan radny Satara. Tylko, że to jest taki mały problem, dopóki nie będzie w planu, to ta uchwała i tak nie będzie do niczego prowadzić, bo
wpłynie wniosek do Urzędu Miasta i oni będą musieli przesłać, rozpatrzyć procedurę za opiniowaniem, bez względu na to, czy trzeba będzie podawać. Tak, jeżeli my będziemy opiniować negatywnie, jeżeli to pójdzie później też do, dalej do zaopiniowania, no to jednak może jakaś nadmina będzie. Nie ma planu, to... To jest wolna Amerykanka. Wolna Amerykanka jest teraz. Pan radny, nie ma takiej możliwości, żeby, znaczy to byłoby de facto złamanie przez urzędnika prawa, żeby organ kierował się na przykład opinią Rady Dzielnicy czy jakiegoś innego, to w zasadzie to no de facto byłaby to jakaś forma patologii tak naprawdę z punktu widzenia prawnego, bo są ściśle określone przesłanki. Można, oczywiście jest pewien zakres tego, jak to interpretować, tutaj jest pewne pole, powiedzmy, właśnie do interpretacji, czy pewne warunki zostały spełnione, czy nie, ale jednak poza te granice nie można przekroczyć jednak pewnych granic takich po prostu nawet tej analizie i w związku z tym tak naprawdę no to jest akurat, to jest w ogóle pytanie, czy tak naprawdę myśmy powinni opiniować, czy odmawiać opinii, bo ta opinia do niczego nie służy i tak naprawdę prowadzi do tego, że nie wiem, ktoś może albo na mnie zawsze wdzięczny, albo mieć pretensje o to, a tak naprawdę to nie ma na nic wpływu i nie mogłoby mieć w tym kształcie. Myśmy powinni dążyć do tego, żeby jak największa część dzielnicy była objęta planem zagospodarowania przestrzennego, bo to na etapie, czyli inaczej, uchwalając plan zagospodarowania przestrzennego, gmina może w pełni zrealizować najłatwszą przestrzeń. A w ustaleniu warunków zabudowy celowo jest ograniczone, celowo można negować tą ustawę, krytykować ją, ale tak to jest zrobione, żeby powiedzmy tam, gdzie nie ma planu, gmina miała jak najmniej do powiedzenia, urzędnicy i później organ odwoławczy i w gruncie rzeczy też sąd administracyjny, żeby po prostu wszystkie organy stosujące prawo były związane tymi przepisami i tymi wytycznymi, które co do zasady, jeżeli można powiedzieć, że ustawodawca przed założenia takiego, jeżeli gmina nie uchwaliłaś planu, to znaczy, że ci jest wszystko jedno, więc niech się człowiek buduje jak chce, poza pewnymi, powiedzmy, takimi ramami, czyli powiedzmy, żeby to nie zaburzało jakoś bardzo krajobrazu i przestrzeni, a jeżeli drastycznie nie zaburza, no to wtedy może budować w gruncie rzeczy, co chce, a jak chcesz określić gminę, co tam ma być, to uchwalę plan zagospodarowania przestrzennego. I to jest wielkie zaniechanie tak naprawdę przez lata, że to tak powoli powstaje i tutaj możemy mieć pretensje i żadne jakieś uchwały intencyjne tak naprawdę moim zdaniem niczego tutaj zmienić nie mogą. Natomiast tutaj jedna uwaga, że moim zdaniem, ponieważ to jest z uwagi na, to powinno być negatywne oddziaływanie, a nie negatywne oddziaływanie, ale to jest też w gruncie rzeczy monitorówka. W końcowym fragmencie paragrafu. Ale póki pozostanie to nie możemy się wyżywać tej prorogatywy po prostu, żeby to jest pierwsza rzecz, a po drugie właśnie jak nie opiniujemy, to przedstawiamy argumentację, po prostu dając urzędnikowi właśnie tą uchwałę, to nie tylko właśnie wypowiadamy się, że jesteśmy przeciw, albo przeciw, ale właśnie uzasadniamy to i po prostu przypominamy argumenty, które powinien rozważyć po prostu, a jeżeli by uznał, że te argumenty są słuszne, to po prostu no właśnie zgodnie z prawem postępując nie powinien takiej uchwały, znaczy takiej decyzji podejmować po prostu. Ta ochrona przestrzenna jest bardziej jakby rozbudowana niż takie nasze proste wytyczne. Bo właściwie dajemy taką wytyczną bardzo ogólną, prawda? Co uważamy za stosowne. Ja mam nadzieję, że jednak gmina Kraków, urzędnicy, bo tam może być mniejsze miejscowości, inaczej, że jednak gminie Kraków na takie podstawowe rzeczy, na które my wskazujemy, to jednak, że tam są ludzie chociaż na tyle kompetentni, że na takie rzeczy zwracają też uwagę z automatu tak naprawdę. A przynajmniej mi na taką nadzieję. Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały Komisji Architektury i ustalenia budowy inwestycji, budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami na parterze i budowa na miejscach miastowych za podlunetą wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, naziemnymi miastami postojowymi oraz zagospodarowaniem terenu
na terenie części działki nr 44-75 obręb 45 w Proboczu, a także w zakresie infrastruktury technicznej komunikacyjnej na terenie części działek nr 245 i 301 obręb 45 w Proboczu, w tym budowa wiatru działki nr 245 na działkę nr 44-75 przy ulicy Radzkowskiej. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Piątej Krowocza negatywnie opiniuje wniosek o udzielenie dotacji z DWZ dla inwestycji pod nazwą budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z budowanymi miejscami postanowieni, budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i budowanymi miejscami postojowymi, kamienica pod Brunetą wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na zielonymi miejscami postojowymi oraz zagospodarowaniem terenu na terenie części działki numer 3. Dwa razy budowa dwóch budynków. Jeszcze pan powiedział, że to ten terenu, to ewentualnie po prostu terenu na części działki. Budowa dwóch budynków. Proszę wczytać to. Aha. Powstały nam cztery budynki. Na górze, to na górze, to potem pani Agata poprawi, tak? Tak. Czyli w sprawie ustalenia dla inwestycji budowa dwóch budynków mieszkalnych z wielorodzinnych usługami w parterze i zbudowanymi miejscami postojowymi, kamienica pod lunetą wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na ziemnymi miejscami postojowymi oraz zagospodarowaniem terenu na terenie części działki nr 44-75 obręb 45 Proboczu, a także w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na terenie części działek nr 245-301 obręb 45 Proboczu, w tym budowa zjazdu z działki nr 245 na działkę nr 44-75 przy ulicy Racławickiej w Krakowie. Z uwagi na zbyt dużą wysokość budynku, nieokreślenie ścisłej ilości miejsc parkingowych oraz negatywne oddziaływanie na istniejący układ komunikacyjny kwartału ulicy Racławickiej i Wrocławskiej. Dziękuję bardzo. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Panie Małgorzato, jeszcze z Janem przed chwilą rozmawialiśmy. Mianowicie, jakie jest słowo działki, to żeby tam nie było tej tautologii terenu na terenie części działki. Źle przykleiłam terenu na terenie. No, no, że wystarczy terenu na części działki. Terenu części działki. Tak, bo już działka sama w sobie jest terenem, po prostu, żeby już nie powtarzać tej samej tego samego zakresu. Terenu na terenie. Na terenie części działki. Na terenie skreślić. Na terenie skreślić. I tam jest też negatywne oddziaływanie. To samo co ten ostatni. Negatywne oddziaływanie na istniejący układ. Tak. Pani przewodnicząca już dobrze przeczytała. Pani Małgorzata, w siódmej linijce tak samo skreślić słowo. Siódmy? Tak. Na części działki. Działka sama w sobie jest po prostu z definicji terenu. Tak, ale to co jest w paragrafie pierwszym, co nie bierzemy do podstawy. Bo pani Agata to myślę to kosmetyczne. Każdy mądrze się kosmetykę zrobi. Czytałam tą górną część i tutaj co jest nasza opinia negatywna z uwagi na zbyt dużą wysokość, nieokreślenie się swojej ilości miejsc parkingowych oraz negatywne oddziaływanie. Pani Małgosiu, tutaj w tym ulubionym, to też tam pani poprosiła te tereny. Tak, na terenie. Słowem troszeczkę za dużo terenu. Terenu jest za mało. Tej wolnej, zielonych, a betonu za dużo. Pan przewodniczący, może mieć pytanie do pani Małgorzaty? Bardzo proszę. Mianowicie, bo pani pisze tutaj, komisja ilości miejsc parkingowych. Czy oni określili, ile będzie wbudowanych tych miejsc postojowych? Czy to będą podziemne? No właśnie, nie ma podziemnego, tylko podziemne i naziemne. I nie ma 0,4 hektarów. 38 ha. Bo kiedyś rozmawialiśmy, że studium przewidywało, ja nie wiem, czy teraz to obowiązuje, 0,7 miejsca postojowego na mieszkanie. Natomiast w WZ-kach
jest taka zasada, że w zasadzie jest przewidziane od 1,2 do 1,5 miejsca postojowego na dane mieszkanie. I dopiero wtedy można dostać pozwolenie. Ale tu nie wiadomo. Najlepiej, tak jak jest przy tutaj przy Świętokrzyskiej, 127 miejsc mieszkań, 20 parę miejsc postojowych. To jest super. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o zabranie głosu. Dziękuję. Kto przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Czy Pani Przewodniczący, to jest skojarzenie właśnie do tego, co Pan powiedział, to jest tak właśnie, jak jest ciągle za mało tych miejsc parkingowych, to potem w sumie dopłacamy do ceny mieszkań tak naprawdę, bo w tej chwili będzie ta nieszczęsna strefa, która po prostu jest nieszczęsna. Że tak powiem, jedynym beneficjentem z jej funkcjonowania będzie po prostu administrator i te opłaty. I tak naprawdę tutaj kolejni ludzie kupują mieszkania bez miejsc postojowych, a potem po prostu tworzy się im strefę, żeby mieli gdzie postawić, a wszyscy co robić. No niestety, jest to element fiskalizmu miasta, to znaczy, nie czy jest polityki parkingu. Jest to patologiczne, ale stwierdziłem to. Jedna taka uwaga, która właśnie też związana przejście ze strefą, jeżeli przejdzie ten projekt, to z tego co wyjaśnić, żeby rozszerzyć strefę na teren całej dzielnicy, to będzie to o tyle ciekawe, że pierwszy raz będą duże skupiska bloków takich bardzo wysokich, powiedzmy, objęte strefą i zobaczymy właśnie, czy też się sprawdza z takim. W takim typie zabudowy, bo po prostu czy tam strefa pomoże, bo tutaj powiedzmy w niższej zabudowie gdzieś mieszkanie są. No ale to za rok, krótko mówiąc, można by się nie zdziwić, jakby się okazało, że inicjatywa strefy, w ogóle jej poszerzenie i takiego racjonalizowania, to jest jeden z pomysłów deweloperów, żeby uczynić po prostu bardziej atrakcyjne te mieszkania, które są po prostu bez miejsc parkingu. Znaczy deweloperzy zasadniczo prowadzą do tego, że miejsca atrakcyjne przestają być atrakcyjne. To też, ale mówię, w ramach tej nieatrakcyjności po prostu starają się, żeby przynajmniej nieatrakcyjnie można było je zobaczyć.